Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej debacie. Nazywam się Kacper Mikrut i mam zaszczyt pełnić funkcję marszałka debaty. Sekretarzem dzisiejszej debaty będzie Szymon Niegborowicz. Witam serdecznie propozycję i opozycję. Witam szanowną publiczność, zaproszonych gości, nauczycieli oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle. Tematem dzisiejszej debaty to tworzenie własnego biznesu, kluczem do sukcesu, młodzi w biznesie. Pokrótce przedstawię zasady dzisiejszej debaty. Pierwszy oraz ostatni mówca po każdej ze stron ma do dyspozycji 5 minut. Drugi oraz trzeci mówca wypowiada się maksymalnie 4 minuty. Publiczność może zadać pytania po upływie pierwszej minuty wystąpienia i przed upływem ostatniej minuty. Pytanie musi być krótkie i dotyczyć debaty. Mówca może przyjąć pytanie poprzez stwierdzenie tak, proszę, lub je odrzucić mówiąc nie, dziękuję. Po wypowiedziach naszych dzisiejszych mówców także można będzie wypowiedzieć się po stronie propozycji lub opozycji. Maks czasu wypowiedzi to 1 minuta. Warunkiem dopuszczenia wypowiedzi z publiczności jest naprzemienne wypowiadanie się po stronie propozycji i opozycji. Rozpoczynając od propozycji, brak osoby chętnej po wypowiadającej stronie kończy debatę. Na zakończenie nastąpi głosowanie w dwóch kategoriach. Zwycięski zespół dzisiejszej debaty oraz najlepszy debatant. Przejdźmy więc do debatowania. Proszę o zabranie głosu lidera propozycji, Piotra Zawilińskiego. Dziękuję za udzielenie głosu. Drogi panie marszałku, szanowna opozycjo, drodzy widzowie, podczas dzisiejszej debaty postaramy się przekonać państwa co do słuszności tezy tworzenie własnego biznesu kluczem do sukcesu. Młodzi w biznesie. Na rynku pracy mamy do czynienia z wieloma firmami, jednakże nie wszystkie te przedsiębiorstwa się rozwijają, nie wszystkie odniosły sukces. Jest to spowodowane tym, że wiele z nich zostało założone przez starsze osoby, które nie mają w sobie aż tyle ambicji, co młodzi ludzie. Nie każdy wie, co to przedsiębiorstwo, biznes. Niektórzy nie mają pojęcia o tym, jak go prowadzić. Młodzi są za to wykształceni, pełni werwy, pomysłów. Są w stanie stworzyć coś na skalę Polski, Europy czy nawet globalną. Biznes to nie tylko praca, to zarządzanie. Ekonomia, przedsiębiorczość, finanse. To aktywna praca na rzecz własnego sukcesu. Obecnie coraz więcej młodych osób decyduje się iść na studia. Kończąc je, są przepełnieni wiedzą oraz nowymi pomysłami na siebie. W Polsce z roku na rok powstaje coraz więcej projektów mających na celu pomoc młodym w starcie w dorosłe życie. Istotne jest, aby to, co się lubi, a nie każdego dnia iść do pracy z grymasem na twarzy, myśląc, jak bardzo męczy i w ogóle nie ciekawi nas wykonywany zawód. Założenie własnej firmy pozwala nam wybrać kierunek, w jakim chcemy iść. Warto pamiętać, że to właśnie młode pokolenie ma większe szanse na odniesienie sukcesu. W młodych ludziach jest więcej zapału i energii do rozwijania się. Dodatkowo motywuje ich perspektywa zarabiania wysokich kwot. Jeśli firma będzie się szybko i prężnie rozwijała, to skutkiem tego z pewnością będą duże zarobki jej szefa, jak i pracowników. Właściciel będzie mógł zapewnić sobie i swojej rodzinie życie na wysokim poziomie, aby stworzyć coś niepowtarzalnego. Nie trzeba mieć wysokiego wykształcenia, tytułu magistra. Wystarczy logiczne myślenie, sprawna komunikacja, znajomość języka i można iść sięgać gwiazd. Każdy człowiek chce spełnić się i osiągnąć sukces. Dla jednych sukcesem jest założenie rodziny, dla innych dojście do zarabiania dużych sum. Niewątpliwie każdy chciałby też pokazać światu, co robi najlepiej. Ludzie chcieliby zaimponować swoim znajomym, rodzinie, wartości, osiągniętymi wynikami. To podnosi pewność siebie człowieka, a jego poczucie własnej pewności wzrasta. Do wszystkich tych wspaniałych rzeczy bramę otwiera rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Biznes nie jest taki straszny. Wystarczy trochę chęci i samozaparcia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, a teraz głos oddaję liderowi opozycji Nikoli Lipce. Dziękuję za udzielenie głosu. Szanowny panie marszałku, droga propozycjo i wszyscy nas oglądający. Ja i moja grupa uważamy, że można by było zastanowić się nad słusznością tezy. Tworzenie własnego biznesu, kluczem do sukcesu. Młodzi w biznesie. Podanej przez propozycję. Nie mamy nic przeciwko tworzeniu własnego i uważamy, że to dobry pomysł. Jednak czy jest to najlepsze wyjście dla młodego człowieka?
Biznes oznacza działalność gospodarczą. Skąd w ogóle wywodzi się to słowo? Jest ono zaczerpnięte z angielskiego busy, co oznacza zajęty, aktywny. W wymiarze społecznym bycie zajętym człowiekiem biznesu może oznaczać zaangażowany w organizację procesu wytwarzania dóbr lub usług w celach komercyjnych. W ekonomii dyscyplinie kierowania biznesem w Polsce, częściej nazywanym zarządzaniem, określa się naukę społeczną o zarządzaniu ludzi i organizacji w celu produktywnego osiągania celów i sukcesu. Sukces dla jednych może oznaczać założenie rodziny czy wygranie olimpiady, a dla drugich jest to właśnie założenie własnej działalności gospodarczej. Warto jest tworzyć własny biznes, ale nie jest to najlepszym rozwiązaniem dla osób młodych. Osoby takie nie mają doświadczenia, więc ciężko będzie rozkręcić interes, aby przyniósł zyski. Naszym zdaniem lepszym wyjściem jest nabranie doświadczenia, pracując w innych organizacjach. Nie znamy przecież dużo osób młodych, które osiągnęły sukces. Natomiast dużo jest osób starszych, które po zaczerpnięciu doświadczenia w innych przedsiębiorcach prowadzą świetnie działające i dochodowe firmy. Czy warto więc rzucać się od razu na głęboką wodę? Uważamy, że bardzo ciężko jest utrzymać własną firmę. Statystyki pokazują, że w 2023 roku ogłoszono 4701 postanowień o upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce. To wzrost o niemal 2000 w porównaniu z rokiem 2022. Najwięcej upadłości zauważalnych jest w branży transportowej oraz handlowej. Pokazuje to, że nie tylko chęci wystarczają. Potrzeba ogromnej wiedzy o obecnie panującej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. Aktualnie w Polsce większość firm zagranicznych ogranicza nasze możliwości w rozwijaniu swoich pomysłów, zawęża rynek konsumencki. Trzeba mieć naprawdę dobry pomysł, długo obserwować rynek, żeby wiedzieć, co jest opłacalne, co pozwoli nam osiągnąć sukces. Do tego potrzeba lat doświadczenia, których młodzi siłą rzeczy nie mają. 9 na 10 pomysłów młodych osób upada. Trzeba by znaleźć niszę, w której będziemy mogli się odnaleźć i rozwijać. Młodzi ludzie mają głowę w chmurach, nie wiedzą, czego chcą, a biznes to odpowiedzialność. Jak mówi definicja biznesu, to człowiek zajęty, aktywny. Kolejne osoby z mojej grupy przedstawią szereg argumentów potwierdzających wyrażone przeze mnie zdanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Czas na wystąpienie drugiego mówcy ze strony propozycji, Mateuszowi Rozpądowi. Dziękuję za udzielony mi głos. Szanowny panie marszałku, droga opozycjo, zebrani goście. Tworzenie własnego biznesu we współczesnym świecie przez młodych ludzi jest najlepszym rozwiązaniem. Młodzi, zdolni, pełni ambicji i pomysłów ludzie mogą tworzyć różne przedsiębiorstwa. Chciałbym zaznaczyć, że spora ich część ma już przygotowany pomysł w głowie i chciałaby się nim kierować przy tworzeniu firmy. Z deklaracją stworzenia własnej firmy wychodzi średnio 75% studentów. Zaangażowanie w młodym wieku w wolontariat, koła zainteresowań, różnego rodzaju stowarzyszenia jest pomocne w rozwijaniu swoich pasji, które potem można użyć w dorosłym życiu i w pracy. Młodzi ludzie chcą uzyskać niezależność. Nie chcą być kulą u nogi rodzicom ani znajomym. Chcą się sami utrzymywać i na siebie zarabiać. Założenie własnej firmy właśnie na to im pozwala. Jeżeli początek będzie trudny, możemy postarać się o dofinansowanie między innymi z budżetu Unii Europejskiej czy z budżetu państwa. Takie właśnie, można powiedzieć, darmowe pieniądze czekają na tych, którzy mają dobry pomysł na rozwinięcie swojego biznesu i dobry zarobek. Wystarczy wykazać się kreatywnością, zrobić coś, czego nikt jeszcze nie zrobił, a szanse uzyskania funduszy urosną. Własny biznes, własny cel. Rozwijając własną działalność, stawiasz sobie życiowy cel. Dążysz do sukcesu, do osiągnięcia tego celu. Sam kierujesz, sam wybierasz drogę, nikt na ciebie nie naciska z góry, kolokwialnie mówiąc. Wybierasz dobry kierunek. Wybierając dobry kierunek, rozwiniesz pasję i zainteresowania. Staniesz się lepszym pośród konkurencji. Równie ważna jest niezależność i swoboda. Ja i moja grupa uważamy, że jest to dobry kierunek dla młodego człowieka, który chce rozwinąć skrzydła i osiągnąć swoje cele. Otwierając własną firmę, sam ustalasz sobie godziny pracy. Chcesz wcześniej wyjść z biura, czy możesz pieszyć się do lekarza? Nie ma problemu. Zabierasz teczkę i wychodzisz. Oczywiście jest to też duża odpowiedzialność i trzeba być gotowym na wszystko, ale jak cudownym uczuciem będzie poczucie satysfakcji. Niekiedy przydarzają się porażki, ale trzeba wstać i iść dalej. Młodzi ludzie, jak czegoś chcą, to dostają, sięgają wyżej. Nie wolno jednak zapominać o byciu człowiekiem. Nie założyłeś firmy tylko dlatego, abyś ty był szczęśliwy i zarabiał tony pieniędzy, ale także, żeby ludzie mieli gdzie pracować i czuli się dobrze w pracy. Dzięki temu ludzie znajdują zatrudnienie, a przecież wiemy, jak to jest z bezrobociem, zwłaszcza w naszych rejonach.
Wraz z rozwojem działalności rozwija się wszystko. Staje się coraz lepsze, sławniejsze. Ludzie zabiegają o dany produkt. Zobaczcie, ile plusów. Owszem, ryzyko zawsze jest. Jednak czy smak małej wygranej nie jest lepszy od gorzkiego poczucia, że nic nie zrobiłeś, nic nie osiągnąłeś? Dziękuję. Dziękuję, a teraz zabierze głos drugi mówca ze strony opozycji, Liliana Orlińska. Dziękuję za udzielenie głosu, szanowny panie marszałku, szanowna propozycjo. Drodzy widzowie, my, grupa opozycji, uważamy, że prowadzenie firmy wymaga od danej osoby odpowiedzialności, zorganizowania, umiejętności dobrego zarządzania finansami. Młodzi przedsiębiorcy nie mają w tym doświadczenia, które jest niezbędne w odpowiedzialnym i rozsądnym prowadzeniu biznesu. Uważamy, że bez doświadczenia ciężko jest założyć firmę, zdobyć doświadczoną i odpowiedzialną kadrę pracowników. Na starcie inwestujemy swoje prywatne środki, których mamy niewiele. Trudno nam będzie zdobyć potrzebne materiały do prowadzenia firmy na odpowiednim poziomie, gdyż na początku możemy nie wypracować zysku, który mógłby być poświęcony na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ja i moja grupa sądzimy, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej w początkowej jej fazie wiąże się z poświęceniem wielu godzin, a co za tym idzie, brak czasu dla rodziny, znajomych czy rozwijania swoich pasji czy hobby. W celu zmaksymalizowania widocznego efektu pracy w tym czasie samozatrudniony nie ma czasu na urlop czy dłuższy weekend, bo wie, że gdy nie pracuje, to nie zarobi środków niezbędnych do rozwoju firmy. Zauważmy, że młody przedsiębiorca ponosi większą odpowiedzialność nie tylko finansową, ale również musi być dostępny cały czas. Na przykład w razie awarii czy kradzieży w miejscu pracy, czego w takim stopniu nie miałby, gdyby był zatrudniony na etacie. Również problemem może być brak funduszy na własny lokal, co na początku zmusza przedsiębiorcę do wynajmu lokalu, a to automatycznie zmniejsza jego zarobki. Jeśli prowadzimy własną firmę samemu, to wszystkie zarobki lądują na nasze konto. Gdy dobrze się wypromujemy, firma będzie miała dużo klientów i duże zyski. Natomiast jeśli nasza firma lub działalność nie będzie przynosiła dochodów, to właściciele popadają w długi. Własna firma to niepewne źródło zarobku. Jest możliwość nieprzyjęcia się firmy na rynku, czy to przez nietrafienie w gust klientów, czy przez dużą konkurencję na rynku. Zagrożeniem może być również brak pomysłu na dalszy rozwój oraz brak pieniędzy na opłaty i podatki. Zasadniczo, gdy jesteśmy zatrudnieni jako pracownicy, dostajemy stałą pensję i nie martwimy się o to, skąd pracodawca weźmie pieniądze na naszą wypłatę, czy firma ma przychody, czy nie. Jeśli jesteśmy zatrudnieni w firmie, mamy gwarantowane pieniądze każdego miesiąca i mamy pewność, że będzie nas stać na podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, ubrania, pieniądze na rachunki. Gdy założymy własną firmę, musimy cały czas myśleć i zastanawiać się nad tym, czy biznes jest opłacalny oraz co należy zrobić, aby tych klientów było więcej. Ja i moja grupa uważamy, że przedstawione argumenty w sposób skuteczny pokazują, że własna firma to nie jest dobry pomysł dla młodego, niedoświadczonego człowieka i potrzebuje on uzyskać doświadczenie przed założeniem własnej firmy. Dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję. Teraz nadszedł czas na trzeciego mówcy ze strony propozycji, Matwieja Fadiego. Szanowny panie marszałku, drodzy widzowie, droga opozycjo. Odpierając wasze argumenty grupy braku doświadczenia i odpowiedzialności u młodych przedsiębiorców, uważamy, że jest wiele możliwości, które dają nam zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które mogą być bardzo pomocne w zdobyciu tych bardzo ważnych umiejętności. Jest również wolontariat, który ma różne formy, np. opieka nad osobami starszymi czy wyprowadzanie psów. Przez udział w takich zajęciach uczymy się odpowiedzialności. Jest wiele odpowiedzialnych 15-latków, które zajmują się młodszym rodzeństwem i równie wielu 30-latków mieszkających z rodzicami, nie potrafiających podjąć najprostszych decyzji dotyczących ich samych. Wszystko zależy od naszej, wystarczy mieć tylko chęci. Grupa opozycji mówi o doświadczeniu w zawodzie. Czy nie lepiej jest jednak nabywać doświadczenia, ucząc się na swoich błędach? Pracując u kogoś, nie mamy dostępu do wszystkich informacji, nie dowiemy się, w jaki sposób odnieść sukces. Nie ma innego rozwiązania, niż uczyć się na swoich błędach. Tak jak powiedział mój poprzednik, każdy jest kowalem swojego losu. Każdy jest w stanie odnieść sukces, jeśli tylko w to uwierzy. Nasza grupa uważa, że w dzisiejszych czasach każda praca pochłania bardzo dużo czasu. Nie da się wyjść z pracy, nie przynosząc się jej do domu. Niestety, to nie jest tak, że gdy już dostaniesz pracę, to nie musisz się o nią starać. Każdy walczy o swoją pracę. Konkurencja na rynku pracy
jest bardzo duża. Przy posiadaniu własnej firmy nie musisz się martwić, że ktoś cię zwolni. Jesteś niezależny sam od siebie, ustalasz czas pracy i urlopu. Możesz również tak rozporządzać czasem, aby mieć czas na życie prywatne. Jeśli twoje obowiązki zaczęły cię przytłaczać, to możesz zatrudnić pracowników, które będą za ciebie wszystko robić. Będziesz ich tylko nadzorować. Kwestia odpowiedzialności za pracowników nie dotyczy przejść tylko i wyłącznie zagadnienia ich zwalniania. Tworzymy nowe miejsca pracy, zatrudniamy bezrobotnych, zapewniamy komuś comiesięczny zarobek. Dzięki nam nie musi się martwić o byt swojej rodziny, o to, za co się utrzyma. Radość możliwościami sprawienia, że ktoś będzie mógł godnie żyć dalej, naprawdę olbrzymią satysfakcję. Jeśli chodzi o brak motywacji, to występuje dużo częściej u osób pracujących na etacie niż u przedsiębiorców, ponieważ są dużo mniejsze szanse na podwyżkę, premię czy osiągnięcie sukcesu. Pracują się na czyjeś korzyści. My dostajemy taką samą wypłatę co miesiąc, niezależnie od zysku firmy. Pracując na swój rachunek, każdy wypracowany pieniądze spływają na nasze konto. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu trzeciego mówcy ze strony opozycji, Oliwie Dziedzic. Dziękuję za oddany mi głos. Szanowny panie marszałku, droga propozycjo, kochani widzowie. Odpowiadając na argumenty propozycji, pragniemy zauważyć, że aby odnieść sukces, wykazać się ambicjami czy pomysłami, niekoniecznie trzeba zakładać swoją firmę. Można zatrudnić się, ubiegać o stanowisko w przedsiębiorstwie, które jest zgodne z naszym wykształceniem, zainteresowaniami, oczekiwaniami, doświadczeniem czy profesjonalizmem. Kreatywność, pomysłowość zostaną szybko dostrzeżone przez pracodawcę. Nagrodzi on nas podwyżką lub awansem. Szanowna propozycjo, wspomniane przez Was korzyści, jakie dają nam fundusze z Unii Europejskiej, okupione są tytaniczną pracą oraz olbrzymimi kosztami. Opracowaniem projektu unijnego zajmują się profesjonalne firmy, które specjalizują się w przygotowaniu takich wniosków. Sam pomysł jest ok. Jednak po pierwsze, za opracowanie takiego pomysłu trzeba zapłacić. Przyznanie środków unijnych to dopiero początek ciężkiej pracy do sfinalizowania zamierzonego projektu. Trzeba mieć na względzie, że proces od pomysłu poprzez uzyskanie środków do zakończenia projektu trwa kilka lat. Szanowna propozycjo, rodzi się więc pytanie, czy cel objęty środkami unijnymi jest ponadczasowy i w każdej sytuacji rynkowej zakończy się powodzeniem? Mówicie o życiowych celach, zauważcie jednak, że każdy stawia przed sobą inne cele. Fakt, dla jednych celem jest osiągnięcie sukcesu, wspinanie się po szczeblach kariery. Dla innych jednak spełnieniem życiowych marzeń jest założenie rodziny, spokojne życie, zarabianie pieniędzy, które pozwolą na godne życie. Jako pracownik możesz korzystać z benefitów, jakie dostarcza ci korporacja, w której pracujesz. Są to przykładowo karnety na basen i siłownię, dofinansowanie nauki języków obcych, wyjazdy na wczasy i wiele innych. Oprócz benefitów jest to również dostęp do oferty szkoleniowej, czyli różnego rodzaju kursy, szkolenia i warsztaty lub dofinansowania do np. studiów podyplomowych. Prowadząc własną działalność ma się ograniczone możliwości w tym zakresie. Po wyjściu z pracy i zamknięciu drzwi nie musisz się martwić o różnego typu sprawy, które spędzają sens powiek właścicielom. Brak pracy po godzinach. W przypadku osób zakładających działalność konieczna jest praca 24 godziny na dobę. Może to nie być praca fizyczna. Trzeba jednak myśleć o wszystkim i ze wszystkim. Dni wolne od pracy to utopia, ponieważ wszystkiego trzeba dopilnować, by firma miała swoją renomę, pozytywną opinię kontrahentów, uznanie lokalnego rynku, stabilizację i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Inwestujesz, próbujesz, testujesz, a zyski nie zawsze się pojawiają. W przypadku osoby pracującej na etacie po pracy można swobodnie wyłączyć telefon, swoje myśli skierować na osobiste sprawy. Rodzina, spotkania z przyjaciółmi. Druga propozycja. Nie skreślajmy osób podejmujących pracę u kogoś. Kto wie, może kiedyś te osoby będą kiedyś szefem tej firmy dzięki swoim zasługom. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję. Nadeszła pora na dwie ostatnie wypowiedzi. Proszę o zabranie głosu ze strony propozycji panią Laurę Sołacką. Szanowny panie marszałku, szanowna opozycja i droga publiczność. Wcześniejsze wypowiedzi osób z mojej grupy ukazały przewagę naszego stanowiska nad stanowiskiem opozycji. Nasza grupa starała się pokazać, że biznes to tylko z pozoru groźne słowo. Wystarczy dużo samozaparcia, kreatywności i jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko, co sobie wymarzymy. Kiedy jak nie w młodym wieku wykorzystać swój potencjał? Teraz mamy na to czas, mamy w sobie duży potencjał, mnóstwo kreatywności. Starsi ludzie myślą o ustatkowaniu
się, boją się podejmować ryzykownych kroków. Młodość to szaleństwo, odważne decyzje, to także czas, w którym można zaryzykować, rzucić się na głęboką wodę. Zapewniamy, naprawdę warto. Lider naszej grupy podkreślił, że założenie własnej firmy pozwala nam wybrać kierunek, w jakim chcemy iść. Nie należy zbyt martwić się o pieniądze. Jeśli nie ukończyłeś 30 roku życia, nie uczysz się i nie pracujesz, możesz zdobyć dotację na start swojego biznesu, nawet 20 tysięcy złotych. Szkolenia i porady specjalistów. Występują także programy regionalne poszczególnych województw. To są tylko nieliczne przykłady pomocy dla młodych przedsiębiorców, które w tym momencie można pozyskać. Nie należy zrażać się przeciwnościami, tylko wytrwale dążyć do celu. Satysfakcja z posiadania własnej firmy jest większa niż napotkane problemy. Ustosunkowując się do argumentów grupy przeciwnej, uważamy, że przy dobrej organizacji czasu jesteśmy w stanie pogodzić pracę z życiem prywatnym. Posiadamy nieregulowane godziny pracy, sami jesteśmy sobie szefami. Czasem owszem trzeba popracować więcej, ale potem będzie można odcinać kupony, powierzyć pracę pracownikom, a samemu jedynie ich nadzorować. Młodzi ludzie stawiają na niezależność, co możemy zapewnić im własna działalność. Początki zawsze są ciężkie, ale z czasem zdobywamy doświadczenie, które pomoże nam radzić sobie z codziennymi problemami. Najlepiej uczy się na własnych błędach. Każda porażka jest nowym doświadczeniem, pozwala nam zrozumieć, co było nie tak, naprawić to, aby w przyszłości było tylko lepiej. Rozwijająca się firma przynosi coraz większe dochody. Jednym z przykładów młodszych przedsiębiorców w Polsce jest Joanna Połeczka, która w wieku 14 lat założyła własną firmę. Jest najmłodszą przedsiębiorczynią w Polsce i kreatywność doceniła Fundacja Santander, od której otrzymała stypendium na rozwój. W tym miesiącu ruszy sprzedaż jej książki, a w planach ma już kolejne produkty edukacyjne. 14-latka z Radyma ma głowę pełną pomysłów, które z determinacją realizuje. Mimo bardzo młodego wieku ma już konkretny plan na siebie, a raczej plany, bo spektrum jej zainteresowań jest szerokie. Sukces unosi się jak na skrzydłach, jesteśmy w stanie przezwyciężyć każde niepowodzenie. Dla podkreślenia naszego stanowiska chciałabym przytoczyć słowa Pablo Coelho: tylko jedno może unicestwić marzenia, strach przed porażką. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz głos oddaję panu reprezentującemu opozycję, Jakubowi Jajko. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Szanowny panie marszałku, szanowna propozycjo, drodzy państwo. Podsumowując tę debatę, chciałbym podkreślić, że ja i moja grupa mieliśmy bardziej przekonujące argumenty. Moje koleżanki udowodniły, że lepiej, aby młodzi dokształcali się, nabywali doświadczenie, niż zakładali własny biznes. Lepiej, żeby zdobywali doświadczenie u kogoś mądrzejszego, kto już coś osiągnął i później przenosili to do swojej firmy. Młodość to czas na naukę, zabawę, zdobywanie nowych doświadczeń, podróże, poznawanie nowych ludzi. Będąc młodym, chcemy założyć rodzinę, mieć dla niej czas, a nie całymi dniami myśleć o rozkręcaniu biznesu. Wiąże się to bowiem z wieloma wyrzeczeniami i ograniczeniami. Warto także przypomnieć, że zaraz po studiach młodzi ludzie mają dużo teorii, ale nie mają doświadczenia. Osoba, która zakłada firmę, musi być zorganizowana oraz potrafić zarządzać przedsiębiorstwem. Niewielu młodych ludzi może poradzić sobie z takim wyzwaniem. Liderka naszej grupy wspomniała o tym, że osoby w starszym wieku mają większe szanse na sukces. Przykładem takiej osoby jest Henry Ford, znany jako przedsiębiorca. Jest on pierwszą osobą na świecie, która rozpoczęła masową produkcję samochodów osobowych. Do 1927 roku z jego taśmy zjechało ponad 15 milionów Fordów T. Warto zauważyć, że wprowadził pojazd na rynek mając 44 lata. Wcześniej uczył się, kształcił, pracował na swój sukces u innych. Jak już powiedzieliśmy, statystyki są bezwzględne. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa są w stanie utrzymać się na rynku pracy, wybić się. Cała reszta skazana jest na porażkę, a zainwestowany kapitał przepada. Ludzie tracą niejednokrotnie całe majątki. Osoby starsze są w stanie sobie z tym poradzić, ale młodzi? Czym spłacą kredyty zaciągnięte w imię swoich niespełnionych marzeń? Czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy w stanie najlepsze lata swojego życia poświęcić na infantylne marzenia, które mają znikomą szansę na powodzenie? Zastanówmy się nad tym. Bo przez nasz wybór możemy ucierpieć nie tylko my, ale i także nasi bliscy. Czy jesteśmy w stanie podjąć takie ryzyko? Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję ostatniemu mówcy po stronie opozycji i zarazem ostatniemu mówcy debaty. Czy ktoś z sali chce zabrać głos po stronie propozycji? Przypominam, że czas wystąpienia wynosi 1 minutę.
Nie widzę. W związku z brakiem pytań przejdźmy do głosowania. Otrzymają Państwo dwie karteczki. Głosowanie na zwycięską stronę dzisiejszej debaty odbywa się poprzez zapisanie litery P propozycji lub litery O opozycji na pierwszej karteczce. Głosować na najlepszego debatanta prosimy wpisując imię i nazwisko danej osoby na drugiej z kartek. A few moments later. Szanowni Państwo, po podliczeniu zebranych głosów, gratulując poziomu merytorycznego debaty, uroczyście ogłaszam, iż stosunkiem 9-2 dzisiejszą debatę zwyciężyła strona propozycji. Serdecznie gratulując. Najlepszym mówcą dzisiejszej debaty został wybrany pan Jakub Jajko. Tym samym dobiegł końca czas przeznaczony na naszą debatę. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i przedstawienie stanowisk naszym debatantom oraz za obecność przybyłym gościom i wszystkim Państwu publiczności. Zapraszam do kontynuowania rozmów na zarysowany temat w kuluarach. Debatę uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.